Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się już drugi raz w grze Hammerting, czy jak ja wolę to nazywać, symulatorze krasnoludzkiej kopalni. A więc tak, no. Od ostatniego odcinka nie zmieniło się nic. I w sumie tak, nawet nie wiem, czy jest sens to wszystko mówić, skoro mówiąc wam szczerze, to nawet nagrywając ten odcinek nadal nie wiem, kiedy to zacznę publikować, wrzucać i tak dalej. Ale jestem po prostu pewien, że kiedyś to będzie, więc tak. Dobra, mniejsza z tym może. Ale dobra, w tym momencie, jak widać, jest jeszcze dosyć spokojnie i mam jakiś problem delikatny z FPS-ami. To znaczy mniej więcej tyle, że muszę tutaj zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy. Rozmyślać na 4... Nie wiem, zarzucił 32, może to już trochę poprawi FPS-y. Dobra, nie widzę, żeby ekran aż tak rwał, ale mniejsza. Dobra. Więc tak, w ostatnim odcinku udało mi się rozpocząć tak trochę operację tutaj górniczo-hutniczą, że tak nazwę. Ale tak, byliśmy na przełomie postawienia kuźni, czego jeszcze nie zrobiliśmy, ale no. W tym momencie robimy. I jest jakaś fajna misja? Nie, no tylko pusta latarnia nadal, więc... Nic takiego, i wybacz za co. Dobra, niech sprzedadzą wszystkie te filary i wszystkie płyty. Będziemy bogaci dzięki temu. A teraz tak, co tu mamy? Młot kowalski. Produkcja budowniczą minus 50%, produkcja kowalska 10%, produkcja metalurgiczna. Okej, okay. To jest... Oho. No to jakieś różne opcje. I... Kończono pierwszy kontakt oraz odległe ziemię. Co jest? O, ci dyrektorzy krasnoludy podróżują po prostu. Nadal niczego takiego nie ma, ale mam wiedzę handlu, więc wiecie co, nawet nie będę czekał. Pozwala to budować kwaterę, więc tak. Już jesteśmy znacznie dalej niż byłem ostatnio. Więc mniejsza z tym. Pod B było budowanie. Zobaczmy, co jest wymagane na kwaterę. Taba dowolna, drewno, filar granitowy, brok granitowy, a... Okej, okay. W takim wypadku pierwszą kwaterę możemy postawić tutaj. Tylko tak, nie mamy drewna ani filarów. Filary same się zrobią z czasem. Gorzej z drewnem, którego nie posiadamy, więc miejmy nadzieję, że tak, tutaj możemy kupić drewno. Oj, niestety nie. Niestety nie. Więc tak, póki co niech tutaj przygotujemy teren i skupmy się na tym, co możemy zrobić. I jest to prosta latarnia z dwóch sztabek miedzi. I jedną latarnię, bo mam na to zadanie. Teraz co? Jedna sztabka. Póki co niestety mamy tylko miedź, więc... Trzy takie zrobimy z miedzi. A co to jest? Kula kucharza. Fajna rzecz, ale jeszcze nie. Grabiero rolnika, drzewo kochli, ciemnika. Potrzebujemy rękojeści, dobra. Rękojeści w takim wypadku trzeba będzie też zrobić z miedzi, ale aż... Ale aż 6, bo z tego co widzę, wszystko jest potrzebne. Póki co tak. I tutaj z miedzi... Podobnie. Czy takie. Po wszystkim... Trzy młoty i trzy kilowy. Dobra. Więc to jest ogarnięte i nadal widzę, że mi rwie ekran, więc może się bym zarzucił jednak 16. Nie, dobra, nadal rwie. Zacznę nagranie tego, co ciekawe nie widać, dobra. Mniejsza z tym. Belki nie ma co, miedzi, wytwarzanie. Niech będzie z utrzymywaniem ilości 5 sztuk. Dobra. To mamy rozplanowane. I tak, jak jeszcze się ogarnie, to zobaczymy co dalej. I dobra. Jak tam ogólnie u nas z zapasami? Z tego co jest, krasnoludzkiego ciasta jeszcze mamy wystarczająco dużo, jak tutaj z wodą. Pod dostatkiem wody, jak i grzybów, więc tak, może się cieszyć. I w sumie... W tym momencie
Dobra, niech będzie tak, że jeszcze będę trzymał ze 3. Idealnie na styk z kasnoludami. Buraki. Wiecie, buraki po prostu będą naprawdę takim porządniejszą żywnością, którą będą stosować kasnoludy tylko czasami. Ale okej. I tak, swoją drogą dzisiaj też będę musiał już zacząć decydować o tym, kogo gdzie będę chciał dostarczać, więc tak, po prostu, jeszcze trochę gubię. Dzisiaj, podkreślam, w tym odcinku, właśnie będę już też rozdzielał zdania bardziej, o tym chodziło. I tak, w tym momencie też może pomyślę nawet o zrekrutowaniu kolejnego krasnouda. Ale zanim to jeszcze będę musiał pomyśleć o innych rzeczach. Chociaż póki co... Dobra, nie ma niczego. A co to jest? Może kamienną skrzynię jeszcze bym gdzieś walnął. A tutaj wydaje się być dobrym miejscem. Tak. Wiecie, tak po prostu, żeby tylko było. I... Sobie zobaczymy, co dalej. Więc widzę, kasnoludy nawet dobrze pracują. Okej, super, mam przy okazji informację. Wiedza górze 12. Mamy coś, możemy odblokować za to? Gdybyśmy mieli jeden więcej, byśmy mieli gotowanie. Jeden więcej tego też gotowanie. Sformalizowane nauczanie, gdybyśmy mieli jeszcze 3 więcej, albo pszczelarstwo. Dobra. Okej, ja oznacza to w sumie tylko jedną rzecz. To było chyba pod M. Dokładnie. Jeden z kasnoludów po prostu musi tam pójść. Żeby zwiedzić dalej. I jak pozwiedzamy tam dalej, to zdobyliśmy wystarczająco wiedzy, żeby móc właśnie odblokować sobie sformalizowane nauczanie. Co to dokładnie jest? Nie wiem. Poza tym, że da jakiś kaganek oświaty, pozwala stworzyć wasze tajemniczenia, kasnoludzkie mapy i pergaminy i inne rzeczy. Bierzemy. I znaleźliśmy jakąś grot. Uff, ładnie to wygląda. Mam też jakieś stare rzeczy. Tutaj niech pozbieram akurat worki i tak dalej. Teraz tam się póki co nie przejmujmy, więc tak. Jak tam idzie pracowanie? Ile mogę, tyle zrobię, dobra. I jeszcze skoro jest taka sytuacja, nie ten przycisk, ten. Inne schody. Na pewno ładniejsze niż to, co mam, ale też dużo więcej wymagałem, więc póki co zrobimy tak. Ogarnę sobie to w miarę mam gdzie prędko. I latarnie mamy, czy nie? Już warto zobaczyć. Okej. Powiem szczerze, że nie wiem do końca, jak to zrobić. Ale dobra, z tego co widzę, też kasnoludy w ogóle zajmują się innymi rzeczami niż tym akurat. Ale dobra. O! Okej. Broń też trzeba będzie im zdecydowanie ulepszyć. I... Dobra, sztabki mamy na zadowalającym prawie poziomie. I wiecie co? Nie chciałem tego robić od razu, ale może warto byłoby zobaczyć opcję rekrutowania krasnoludu. O. Oho. Oho, to ciekawe, patrzę, tu mamy jakiegoś krasnoluda na 4 poziomie już. Ale dobra, mniejsza, to zobaczmy w ogóle jakie są. Co, jakieś klan cichej wody. A to powoduje, że ma 1 do... że markanisty? 1 do choczości i 2 do łebskości. W ogóle jest to też jakiś... jakiś tak po prostu opis. I teraz tak, jakie on w ogóle ma poziomy różnych rzeczy. Powiem szczerze, nie ogarniam, ale jest świetnym górnikiem z tego co widzę. Dosyć dobrym gwardzistą, czyli wojownikiem, tym ci mówiąc. Dobra. Jest też przyzwoitym odkrywcą, dobrym kucharzem budowniczym. To jest akurat to bardzo ważne. Arkanistą nie najlepszym, jak widać. Jest bardzo łebski. Dosyć dobra tężyzna, trochę ochoczości, trochę tego. I teraz co tu mamy? Krytycznie polski we wszystkich profesjach. A plus 10%, trochę kiepsko. Bardek skała, o to jest akurat super. A ojciec arkanista, poziom arkanisty plus 2. A. Okej, dobra, nie wiem o co tu chodzi, ale dobra, trzeba 4 arkanisty jednak.
I dobra, poziom pierwszy. Tutaj drugi. Ten jest z klanu Lekkiej Stopy. Też ciekawa sprawa. Macie tutaj opis oczywiście. I teraz tak. On jest świetnym krawcem i złotnikiem. Powiem szczerze, nie wiem, czy tego teraz potrzebujemy, ale może warto pomyśleć o tym. Budowniczym też przyzwoitym kucharzem. A z opcji ma postrach. Teraz zmniejsza łebskość. Ale z tego co widzę, ma inne fajne rzeczy. Brzyda lekturę. Nie, ona za dużo wad. No jest ona potem. Idealny rolnik. Bardzo dobry kowal, kucharz. Krawiec, złotnik, tragarz. Jest bardzo dobra, ale wychowany przez wilki. Nie daje najlepszej opcji. Przy okazji jeszcze, co to jest? Klan ognistej kuni, czyli kuźni. Bo niestety zauważam, że nie wszystkie litery się pokazują. Ale tak, tutaj macie opis. Statystyki ma przeciętne, ale poza tym dosyć dobre rzeczy. O, droga będzie. Ale dobrze sobie radzi z różnymi zajęciami, więc... O, droga jest... Nie wiem. Może zobaczmy, kto ma najwyższy. Dobra, że wszyscy są tak samo słabymi tragarzami. Nie, dobra. Nie jestem gotów na takie decyzje, więc... Powiedzmy, że wezmę najtańszego. Nie będę tego żałował, ale... Dobra. A teraz tak, priorytet. Tutaj wysoki. Tutaj wysoki. Teraz tak. Skoro tam mam wysoki priorytet, tutaj też trzeba nadać wysoki. I może przy okazji też już zajmijmy się tym. Transportem każdy może się zajmować. Handlem. Ta dwójka niech się nie zajmuje, ta dwójka może być. Gotować nikt nie potrafi. Rolnictwem. Ta dwójka niech się nie zajmuje. Budowanie każdy może. Arkana. Aha. Arkana niech się zajmuje tylko on, bo jest najlepszy w tym. Chociaż dobra, nie, ten też jest dosyć przyzwoity. Eksploracja. Powiedzmy, że... On niech sobie odpuści. Aptekarstwo. On niech się odpuści. A reszta niech robi wszystko. Każdy, chociaż nie, ten niech nie metalurgii, bo jest w tym fatalny. I tak. Przy robotach ziemnych. On może niech robi. Więc się nie robi, a też niech nie robi przy górnictwie. Dobra. Mamy jakoś to ogarnięte. Może nie najlepiej, powiem szczerze, ale niech i tak będzie. Jakoś to ogarniemy. Więc już. Przy okazji nadal nie wiem, jak ich zmusić do sprzątania. Jakby oni po prostu, wiecie, nigdy nie chcieli sprzątać. Chociaż no, jak mówię, Early Access może jeszcze się trochę zmieni. To jest niewykonywalne. Te dwa, ale dobra. Zaraz się to ogarnie. A teraz się buduje? Ja tu mieliśmy tutaj gdzieś jakieś drewno? Nie wiem, może tutaj znaleźliśmy gdzieś coś, ale... O! A teraz... I kwatery są na pojedynczych kasnoludów. Aha. O. Nie wiem do końca, o co tu chodzi, ale okej. Okay. Niech będzie, że ona na razie niech będzie miała tą kwaterę. I okej, okay, z tego co rozumiem, chyba każda kwatera. O. Ma tylko jednego mieszkańca. Zobaczcie, musimy jeszcze kilka kwater zbudować. Gdybym to wiedział wcześniej, to po prostu był trochę inaczej. Nie wiem, co to jest dużo nowości, ale... I co, kwater na kwaterze byłoby... Nie, nie. Wiem, że to będzie głupie, rozplanowane, czy w sumie nawet nie rozplanowane. Ale tak... Kolejną kwaterę bym postawił może gdzieś... Tutaj?
czy kuźni. O, zaliczyliśmy przy okazji questa. Okej, tak. Tutaj będzie kolejna kwatera. Chociaż... Nie. Zanim coś jeszcze muszę pomyśleć. Jak to ogarnąć, bo budowa kwatery to nie jest taka łatwa sprawa. Wiecie co, to w sumie tutaj też mógłbym postawić, jako że już tu mamy trochę ogarnięte. Tak, to mogłoby być nie najlepsze, ale też nie najgorsze miejsce na kwaterę. Więc tak. To. Tutaj postawimy bloki. Dosłownie tutaj, tak. Tutaj. Teraz tak, priorytet wysoki, niech będzie na to. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. I... Jak co widzę, to już... Prosta rękojeść. Z miedzi jest, 3 sztuki, 2, tak. Dobra, powiem szczerze, nie do końca rozumiem, co tu się dzieje. Ale okej. Jakoś to będzie. Dobra, naprawdę mniejsza, bo już się gubię. O, przy okazji jeden z naszych już znowu ma poziom. A który to jest kolega? A, nowy kolega, ten, który jeszcze w sumie nic nie potrafi. Zobacz w ogóle, co jest jego mocną stroną. Z tego co jest na pewno łebskość, co jest... O, no cóż. Ciekawe. Jak tam u niego z byciem gwardzistą? A i w ogóle jak z sężyzną, nie wiem, sężyzna ma z tobą sporo. Dobra, to weźmiemy to. I zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co tak, jak sobie pracują krasnoludy, może nawet przyspieszymy chwilę. Jeszcze plus jeden tutaj trzeba będzie, plus jeden tutaj. Jak tutaj, dwa tutaj. I jeden tutaj. No niestety. Nie jest to może najlepsze. Ale ciekawa sprawa, gdzie te wszystkie... Czy znikają po wykrawceniu. Dobra, mniejsza, a wyposażenie. A tutaj może coś. Co to jest? Prosta górnika mieć lekki kilof. A. Okej, dobra. Czy wniosek jest prosty? Nie sami wymieniają sobie narzędzia na lepsze, przynajmniej teraz. I dobra, tutaj już też ogarnęli, to tak. Tutaj po prostu też trzeba to postawić. Jakoś to będzie. Mam nadzieję, że jakiś kasnąć się nie zabił. Okej, dobra, nie zabił się. Więc całe szczęście. Już się obawiałam, że tak. I tu zginie. Oj, no nie, to będzie kiepska sprawa i tutaj zrezygnuję z tego. I potem po wszystkim jeszcze trzeba będzie tam trochę inaczej zrobić. Brak leków? Nie mamy leków i przy okazji wiedza jest jakaś dostępna, przegapiłem to wszystko.
Tak, precyzyjne księgi handlowe, zaawansowane odlewnictwo. Oj. Większe rzeczy tutaj wymaga. No niestety wiedzy o handlu, której nie mamy. Więc to pszczelarstwo wydaje się być najsensowniejsze. I co, zaraz tutaj nagle mogę coś robić z miodu? A, faktycznie mogę. No, ciekawa sprawa, dobra. I może tworzymy w ogóle nad ziemię, skoro zaliczyliśmy to wszystko. O, jakąś misję mają, nie? Kupić u nich nic nie można nadal. Ale dobra, można sprzedawać im rzeczy. No nie jest to może najlepsze. Z czasem posprzedajemy. Póki co musimy się skupić na tym, co jest najważniejsze. Czyli na zbudowanie tego, bo nie wiem, ile on się tutaj utrzyma. Ale tak, sekcja widzę niestety nie za długo. I teraz tego co widzę, naprawdę sami odkładają wszystko i biorą. O, niepospolity, prosto. O, a tutaj. Okej. Jeszcze jedno pole, wytrzymaj. A nie. A, oczywiście, będę robić wszystko wokół, tylko nie to, co jest najważniejsze. Cóż. Nie będę okłamywał, nie do końca ogarniam, jak to jeszcze działa, ale... Nie, właśnie już jakoś się poradziliśmy, okej, okay, jeszcze tutaj blok. I tak... Też nie chcę, tu zostaną póki co, ale muszę zająć się ważniejszymi sprawami. I... Okej. Okay. Niedobrze. Dobrze, widzę, że mi krasnoludy tutaj padają pomału. Bojów? A, wody nie ma. Dobra. Da się jakoś tutaj ogarnąć, żeby ktoś zajmował się farmą mocno. O, dobra, czyli mogę usuwać ulubione, ale nie mogę przekładać. No coś. Dziwna sprawa. I mamy kolejne 10 tamtego. Oj, to nie jest aż taki wielki problem. Gorzej tylko z tym, że właśnie nie mamy niczego, co może ich uzdrowić. Jest tak, jeszcze ostatnia sprawa w ogóle. Muszę zobaczyć szybko zdarzenie. Po prostu powala mieć wręcz innego młoto, coś takiego. Dziwne, co strasznie tak. Niepospolity prosta kowala młot, tak. Tutaj mamy prosta dziadka młot. I prosta kowala. A, czyli co? Mamy. Ktoś po prostu tego nie bierze. Nie wiem czemu. Ale dobra. Niewykonywalne rozkazy. Tutaj wiem, że drewna nie ma. I dobra. Póki co może mniejsza z tym. Skupmy się w takim wypadku na tym i... Możemy określić jedynego, który nie ma talentów. Co to jest? A. Poziom gwardzisty plus 2 i poziom ochoczości. Okej. Okay. Mogę wziąć szczerze. Dobra. W przypadku jego... O. Nie wiem, w czemu on jest taki bardzo dobry, poza tragarzu i górnictwie. Też wezmę to. Chyba? No może tę żyznę? Łebskość nie jest jak mocną stroną. Dobra, wezmę i to tę żyznę. A u niego, no, muszę dodać coś tutaj pierwszego. Ma oszczędność, ma naturę. O. Tutaj, jeśli jest farmerem, to zdecydowanie będzie dobrze, jeśli weźmie tamto, więc tak. Dobrze.
chwilowo ogarnięte. I teraz tak, skoro i tak nie mogę nic lepszego ogarnąć, to niech oni pójdą chociaż sprzedać nasze wyroby razem z blokami granitowymi. Płyty, wszystko po prostu. Tym ludziom w ten sposób może się uda. I zmniejszę do 4 te, które powinny być. Bloki nadal 5. No i pył. Niech będzie tak też. Z 4 sztuki utrzymywane. Powiem szczerze, że ten pył jest potrzebny do naważenia i takiej innych spraw, więc no. Okej. I teraz spokojniejszy moment nareszcie nastał. O, zobaczymy. Snuldy wyruszają. Wioski. Zobaczymy, jak to będzie. To są dobrzy handlarze w ogóle. Teraz tego widzę nawet przyzwoicie, więc tak, biegną tutaj. Z tego co widzę, ciekawe jest to, że jest duży popyt na te filary. Mam jakąś misję, coś? Nie. Niestety. O, to ciekawe. Bardzo chcą mięso kraba i kość pęka. Dobra, mniejsza. Sprzedaliśmy co mogliśmy. I tak, bez drewna niestety za daleko nie zajdziemy. Drewna nie ma. Więc w sumie mam teraz taki delikatny zastój. Chociaż dobra, może nie jest aż tak źle, może prawdziwym rodzeniem z nim byłby teraz zbudowanie tego warsztatu wtajemniczenia, który nie wiem, czemu tak czuję, jakby idealnie byłoby, gdyby był wyżej niż pozostałe rzeczy. Jakoś tak wow, no widzimy się go tutaj szczerze, tak dosyć wysoko. Okej. Ogarniemy to, od razu mówię. To jest problem już taki wielki, tylko rusztowania, czy... Dobra, idealnie się pokryją. Tutaj postawimy kloce. Nawet nie trzeba kopać. Dobra. I jako, że sytuacja jaka jest, to musimy te dwie belki zrobić. Okej. Okay. Jakoś to będzie. Na spokojnie. I tak. Dopóki nie mamy drewna, to musimy po prostu liczyć na to, że jakoś uda się nam handlując z nim to wszystko wyrobić. Z tego co widzę, popyt wzrósł na bloki granitu też. Więc tak. Tylko ogarniemy jeden warsztat arkanistyczny, co będziemy mogli się tym zająć. Jeśli chodzi o arkanistę, to mamy dwóch nawet przyzwoitych, chociaż nie. Nie, jeszcze raz nie. Tylko jeden będzie arkanistą. Żeby nasz farmer po prostu się nie odrywał od zajęć. A z drugiej strony farm to się jest najlepszym budowniczym? Nie, nie jest najlepszym, dobra. Nie jest może aż tak strasznie źle. I przy okazji jeszcze udałoby się wymienić. Mam nadzieję, że w końcu bierze ten młot. No niestety się nie zapowiada na to. Ale to wszystko kwestia tego, że mam dużo zajęć też nie... przygotowanych dla nich. Ale obiecuję, lada moment, jak tylko to ogarnę, to już dam im spokój. Teraz tak, co można u arkanisty robić? Kość runiczna, która nawet nie wiem jak działa. Smolska mapa. Aha. Pergamin, który robi się ze skóry, oraz wapno, który robi się z kostnego pyłu. Okej.
Warsztat arkanisty, powiem szczerze, na obecny moment nie będzie zbyt użyteczny dla nas, ale... Najważniejsze, że w ogóle będziemy mogli z niego skorzystać. I tak, nadal nie mamy leków. Kwater, więc... No, niestety... Jedyne, co nam pozostało... No tak... W sumie... Jedyne, co nam tak naprawdę zostało... To po prostu pomału się rozwijać, czekać na to wszystko. I jeszcze można szybko bym tylko zobaczył skróty klawiszowe. Polecenie atak. M1, czyli zepsute. No. Niestety wydaje mi się, że nie ma jako tako rozkazu, żeby oni sprzątali, więc będzie trzeba jeszcze pomyśleć o tym wszystkim. I przy okazji, niestety domownicy wołają, tak więc widzimy się za chwilę. Dobra, jestem już ponownie i patrzcie, znalazłem to. Będą sprzątać do skrzyni, przynajmniej mam taką nadzieję. Bezczynne kastnoludy, naprawdę. Co? O, szczerze nie rozumiem tego. Okej. Nie wiem do końca, jak to ogarnąć, ale... Tak. Niech dwóch się tym zajmuje. W sumie nawet nie wiem, jak jest tym wszystkim. I dobra, zobaczymy. Nie, w dalszym ciągu nic nie robię. Ja powiem wam szczerze, już liczyłem na to, że może jest jakiś sposób, ale nie, oni stoją i... Nie, po prostu nie posprzątałem. Może filtr? Akceptuj. Aha, dobra, czyli... Problem w tym, że nie mieliśmy skrzyń, które to akceptują. No dobra. Oj. Dobra, w takim wypadku będzie trzeba teraz sobie poogarniać to trochę lepiej. Ej, tajemnica się rozwiązała. Okej. I tutaj zrobimy takie coś po prostu. Niech sobie wykopią. I zaraz postawiam skrzynię i postaram się ogarnąć wszystko dokładniej. Żeby decydować, co gdzie będzie mogło być. I po prostu tak, ogarniemy trochę inaczej to wszystko. Wszystko out. I teraz tak, produkty kamieniołomu. Tak, tu mogą być. Oraz powiedzmy, że może być... co by tutaj jeszcze dać? Sztabki tu mogą być. Że nie, sztabki nie. A spokojnie może po prostu będzie najpierw ogarnąć i w ten sposób poradzimy. Ale tak, dobra. Najważniejsze, że mamy już sposób na to, żeby się tym zająć. Roślina, a... Nie, jeden. Będę musiał się na tym skupić teraz, bo trochę tak nie rozumiem, ale dobra. Mniejszą. A w tej skrzyni chciałbym przechowywać rzeczy z kamieniołomu. Ogólnie mówiąc, czyli takie wszystkie bloki i tak dalej. Więc tak, to jest taka skrzynia właśnie budowlana oraz... drewno. Nie, będzie tutaj po prostu kamień drewno. I dobra. Teraz pora zbudować kolejną skrzynię. Ona będzie tutaj. Dobra, w ten sposób jeszcze po prostu tak, żeby było ładnie. Ustawię ten priorytet na wysoki. I w sumie na spokojnie, niech się tu wszystko dzieje, co poogarniamy. Żeby po prostu było przygotowane.
Kolejna skrzynia będzie... Oj, kiepsko z miejscem. Niech będzie tutaj. W tej skrzyni będziemy trzymać metale i paliwa. A jeszcze może jedną rzecz zmienię tylko, jeśli chodzi o produkty kamieniołomu. Chociaż czy jest sens? Nie, nie ma sensu. Po prostu będzie wszystko. I ponownie, tym razem tutaj po prostu wykopię takie. Bo nie chcę mi się jakieś dalej robić, to będziemy trzymać wszelkie maści sztaby. Część narzędzi akurat będą tutaj. Nie ma co, tu po prostu będziemy trzymać sztaby. Żeby wszystko było lepiej poogarniane. Wiecie, takie podstawy po prostu myślenia. Ej, jakoś to zrobimy. Ja w ogóle jeszcze jak tam to miasto. A, mniejsza, dobra. Mniejsza. Okej. Tej skrzyni nic nie da się ustawić, żeby cokolwiek tutaj było. Więc tak. O, tu już jest, dobra. Tutaj niech będą wszystkie rośliny. Oraz woda. I póki nie mamy lepszego miejsca, to niech mięso też tam znoszą. Bo jednak czemu by nie. I dobra. To już jest ogarnięte. Teraz czy gdzieś się zmieści kolejna skrzynia, czy nie? Idealnie. W tej skrzyni będziemy trzymać, jak mówiłem, metale. I dobra, w końcu zaczynam rozumieć, jak to ogarniać. To też już jest z tego, co widzę, gotowa. I tak, niech to będą... A bo nie, niech skrzyni... Lepiej, żeby skrzynie miały niski priorytet. W sposób... Po prostu jak nie będą mieli ważniejszych zajęć, to będą się nimi zajmować. Co jest okej. I tak, tutaj w tej skrzyni... W tej skrzyni... O, co by tutaj najlepiej zrobić? W sumie ciężko mi teraz to znaleźć. Na pewno nie rośliny. Stworzone części. Dobra, na pewno belki tu możemy trzymać, bo czemu nie? Klejnot? Nie. Sztaba. Fajne, ale tutaj nadal to nie jest to, czego szukam. O, rudy, tak. Wszelkie rudy. I niestety ciężko mi będzie ogarnąć jeszcze inne rzeczy. Ale może zobaczmy w ogóle, co może służyć kopu. Węgiel, antracyt i lawa. Więc warto byłoby może jeszcze to odnaleźć. Nie. Może uda węgla. Dobra, węgiel jest tutaj, okej, czyli jest okej. No i na koniec jeszcze taką skrzynię ogólną na śmieci przydałoby się ogarnąć. Niestety z nią będzie trochę gorzej, bo nie mam na nią bezpośrednio miejsca. Ale tak, taka skrzynia na pozostałe śmieci mogłaby stanąć, dosłownie mówiąc, gdzieś tutaj, gdyby to jest, no, zabronione takie rozstawianie. I tak, w takim wypadku. Dwa przerwy. Tutaj wstawimy. Ponownie. Tak. I tu po prostu postawimy taką skrzynię generalną. Przy okazji od razu, jeśli to jest możliwe, postawimy tutaj rusztowanie, żeby łatwiej się tutaj dochodziło. I tak po prostu będziemy rusztowanie co jakiś czas umieszczać. Teraz co jest? No cóż, niestety kiepsko jest z tym wszystkim. Ale tak. W tej skrzyni będziemy zbierać dosłownie wszystko oprócz tego, co tam było do tej pory. I jakoś to będzie. I
Więc dobrze. Po prostu wiecie już. Zaczynam rozumieć tą grę, więc co. W sumie za chwilę powinniśmy kończyć też już dzisiejszą przygodę, ale... Nie będę ukrywał, chciałbym jeszcze trochę posiedzieć i pograć w Krasnoludy, więc ja. Lepiej może po prostu skupmy się na tym, co tutaj miałem przytrzymywać. Zasoby zwierzęce. Tak. Najłatwiej to pico określić. Niech sprzątają. Rasa porządniej. Za chwilę będziemy mieli ogarnięte, co trzeba. Dobra. Troszeczkę. Oj, trzeba będzie więcej tego zrobić. No to tak. Postawimy kolejną skrzynię i po prostu w ten sposób nawet nie będę czekał na więcej miejsca, jako że to jest to samo. To tak. I okej. Przyspieszymy na chwilę. Jak widać, szybko to ogarną. I ponownie osoby zwierzęce. Dobra. I jako, że to już mam też ogarnięte, to mogę łatwo pójść tutaj i zobaczyć, co oni by chcieli kupić. I dobra. Zaraz zobaczymy. No dobra. Oj, zepsułem coś, ale dobrze, mniejsza z tym. I teraz zobaczmy, jak to będzie. No, czy mam jakąś misję, jest nie. I dobra. Sortuj im po cenie. Od najdroższych rzeczy. I chociaż nie jest to może najlepsza opcja, co? Sprzedajmy wszystkie bloki granitu, płyty granitu i filary granitowe. Po prostu musimy jakoś zarabiać na siebie. Jest to najłatwiejszy sposób na obecny moment. Oraz dostępność wiedzy. Co? Jakaś wiedza się pojawiła, odblokowała. Gotowanie i medycyna. Gotowanie i medycyna. To będzie super, powiem szczerze, ale... Medycyna, no. Fontanna młodości. Co za zadanie? Fontanna młodości. O... Polskie święta studnia? Nie wiem, gdzie co jest, ale dobra, mniejsza. W tym momencie warto zbudować szpital, który bym postawił ze względu na jego dosyć znaczący po prostu charakter. Leżę tu. Już, dobra, to trochę zaburzy układ magazynu. Ale dobra, w takim wypadku niech będzie tu. Tak prosto. Niestety trochę to... Zresztą co tu będę gadał? W ten sposób. I żeby dalej móc łatwo przechodzić, to może zacznijmy korzystać już z... czegoś takiego? Nie, tutaj potrzeba czegoś dłuższego. Kamienny most... Co? Mostek wymaga tyle. I zajmuje tyle. Do kamienia. A kładka dla pieszych? To jest dokładnie to samo. Dobra, wiecie co, to jest takie trochę niezrozumiałe dla mnie. Wiesz, rzeczy to jest dokładnie to samo, więc tak, no. Ciężko mi zrozumieć naprawdę, co, jak, gdzie, kiedy. Drewniana kładka dla pieszych. No okej, okay, tylko drewna w ogóle nie mamy, więc trochę takie głupie. Ale dobra, mniejsza z tym. Kładka dla pieszych. Albo mostek. Powiedzmy, że postawię jednak mostki. Na tej wysokości po prostu dwa mostki. Ale przy okazji z wykopaniem czego trzeba. I miejmy nadzieję, że to wystarczy.
póki co, żeby, żeby poradzić. Ale dobra, powiem wam szczerze, mam 45 minut, więc ja jakkolwiek chciałbym zrobić coś jeszcze, to resztą przygotowań tych wszystkich zajmiemy się kiedy indziej. I tak, rozpoczęto listwy i belki? Co? Krasnoludzka ambasada. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra. A musimy wytworzyć chyba jedną belkę. A tak. Ale dobra, a jest nowy ten, nowe miasto nareszcie. Jest twojej belki oraz cmenterny mak i ciasto z galaretką. Szczerze nie wiem, co zrobić, ale okej, okay, są nowe miejsca, gdzie można kupić kozi ser i kurze jaja. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale jak mówiłem, takie rzeczy już w następnym epizodzie, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż, no, jestem nadal zadowolony. W dalszym ciągu też niestety nie wiem, jak to będzie z tymi odcinkami, kiedy one w ogóle się pokażą i czy tak właściwie się pokażą, bo no nie ukrywam, jest sporo szans na to, że w sumie co tam nagrywam, gram, ale z tych nagrań to będzie tyle co nic, więc co. Ale dobra, naprawdę mniejsza z tym na obecny moment, więc tak. Jeszcze na szybko tylko, jako że widzę tutaj takie ciekawe rzeczy, tak. Zajmiemy się tym, no i to już naprawdę tyle, więc do zobaczenia w kolejnym epizodzie, no i trzymajcie się, hej hej!